Dzisiaj omówimy sobie ogólnie ciekawe połączenie lamp zwane układem kaskadowym. Mogliśmy już taki schemat zobaczyć w filmie o zwiększeniu mocy we wzmacniaczach lampowych, było to w 9 minucie filmu. Układ kaskadowy to specyficzny sposób łączenia lamp szeregowo. Cechą charakterystyczną wzmacniacza pracującego w układzie kaskody jest bezpośrednie połączenie pierwszej anody, anody pierwszej lampy z katodą drugiej lampy. Czy to wszystko? Otóż nie. Pierwsza lampa L1 pracuje w układzie z uziemioną katodą. Druga lampa pracuje w układzie z uziemioną siatką. Jest to siatka uziemiona dla sygnałów zmiennych przez kondensator C1. Napięcie sterujące doprowadza się do siatki pierwszej lampy, a wzmocnienie pobieramy z opornika anodowego drugiej lampy. Obciążeniem może być też transformator, obwód rezonansowy. Jak polaryzuje się siatkę drugiej lampy? Odpowiednie napięcie pobiera się z dzielnika rezystancyjnego zbudowanego na dwóch rezystorach R1, R2. Jest to dzielnik napięcia. Z powodu niezmiennego napięcia na siatce lampy L2 zmiany potencjału katody są ograniczone. Stąd też lampa L1 pracuje przy prawie stałym potencjale anody. Opisane tutaj warunki tworzą możliwość uzyskania dużego wzmocnienia, które jest zbliżone do uzyskiwanego z układu z pojedynczą pentodą. Zaletą kaskody zbudowanej na triodach jest jednak mniejsze napięcie szumu własnego wynikającego z mniejszego oporu wewnętrznego triody. Z prawej strony schematu możecie zobaczyć wzory do obliczenia parametrów zastępczych wzmacniacza kaskodowego. Wzór numer 1 to równanie dla składowej zmiennej prądu anodowego triody pracującej w liniowym zakresie charakterystyki. Ponieważ schemat może być mało czytelny na ekranie smartfona czy też tabletu, dlatego pokażę i wyjaśnię, które wielkości są we wzorze, są tutaj zaznaczone na tym schemacie. IA, składowa zmienna prądu płynącego przez lampy, czyli prądu anodowego. USK jest to ta wielkość, napięcie zmienne między siatką a katodą, UAK jest to napięcie zmienne między anodą i katodą triody. Między anodą a katodą triody. UAK tutaj i tutaj. Tutaj macie podział tego na pierwszą i na drugą lampę. To zaznaczony tą kreskowaną linią. No i co nam zostało? SA, no to wiadomo, jest to nachylenie charakterystyki i tutaj mamy tą oporność wewnętrzną lampy. OK. Ten drugi wzór to składowa zmienna prądu lampy L1. Czyli IA1 jest to SA1 razy USK1 plus 1 przez ROA1 razy UAK1. Czytam, bo może być mało czytelny ten wzór na ekranie wyświetlacza, który oglądacie. Trzeci wzór to składowa zmienna lampy L2. Trzeba tu wyjaśnić, skąd się wzięły te znaki minus. Pierwszy składnik równania minus, dlatego że sygnał jest doprowadzony do katody lampy L2. Tutaj. Minus w drugim składniku równania bierze się stąd, że wyrażenie dla chwilowej wartości napięcia UAK2 lampy L2 ma postać jak w tym wzorze.
Teraz może te wzory są bardziej widoczne. Z tego powodu, że napięcie zasilania, czyli napięcie anodowe, nie ma składowej zmiennej, przynajmniej nie powinno mieć składowej zmiennej, nie ma to wpływu na składową zmienną prądu anodowego. Składnik zmienny napięcia anodowego zostaje więc pominięty. Dalej widzimy wzory, dla których podstawiono równanie wewnętrzne triody przy założeniu, że prąd siatki nie płynie, a prąd anodowy każdej lampy jest równy. Wynika to z układu szeregowego. Ostatni ze wzorów jest analogiczny do wyrażenia wiążącego składową zmienną prądu anodowego z wejściowym sygnałem podawanym na siatkę sterującą, jak we zwykłym wzmacniaczu oporowym z wykorzystaniem triody. W związku z tym w podręcznikach pojawiają się wnioski, że dla wzmacniaczy kaskodowych słuszny jest schemat zastępczy, jak dla zwykłego wzmacniacza triodowego, w którym parametry statyczne triody zastąpiono parametrami statycznymi wzmacniacza kaskodowego. W rezultacie zastępczy współczynnik amplifikacji jest równy Ka razy Ka2 powiększone o 1. Zaś wyrażenie dla zastępczej oporności wewnętrznej przyjmuje postać Ra1 razy Ka2 powiększone o 1 plus Ra2. Podobnie można wyrazić zastępcze nachylenie charakterystyki wzmacniacza kaskodowego, podstawiając do wzoru i otrzymujemy takie wyrażenie. Dla ułatwienia obliczania wzmacniacza kaskodowego stosuje się takie same triody albo triody podwójne, zamknięte w jednej bańce. Chodzi o to, żeby lampy miały jednakowe charakterystyki. Oczywiście można stosować lampy o różnych charakterystykach, ale obliczenie takiego układu będzie trudniejsze. W związku z tym przybliżony współczynnik amplifikacji kaskody na triodach jest równy kwadratowi amplifikacji pojedynczej triody. Opór wewnętrzny kaskody jest równy w przybliżeniu iloczynowi oporu wewnętrznego jednej sekcji i współczynnika amplifikacji, a wypadkowe nachylenie charakterystyki jest w przybliżeniu równe nachyleniu charakterystyki pierwszej triody. W porównaniu do wzmacniacza pentodowego mamy więc współczynnik amplifikacji wahający się w granicach od 400 do 10 000 dla kaskody, gdzie wartość współczynnika amplifikacji dla pentody leży w tych samych granicach. Opór wewnętrzny kaskody może wahać się od 80 kOhmów do 120 megaohmów. Pentody mieszczą się najczęściej w widełkach 100 do 2500 kOhmów. Wysoki opór wewnętrzny kaskody pozwala na zastosowanie w układach wąskopasmowych i uzyskania bardzo dużego wzmocnienia. Jakie wnioski? Parametry statyczne wzmacniacza kaskodowego mogą przewyższać parametry statyczne wzmacniacza pentodowego. Ma to szczególne znaczenie we wzmacniaczach audio wysokiej klasy. Wzmacniacz kaskodowy charakteryzuje się niskim poziomem szumów w przeciwieństwie do wzmacniacza pentodowego. Czy już wiecie, jakie zastosowanie może mieć kaskoda? Będzie idealna jako pierwszy stopień we wzmacniaczu korekcyjnym RIAA dla wkładek MC. Niedawno analizowałem pewien schemat wzmacniacza Audio Not M1 i właśnie ten wzmacniacz jest oparty o układy kaskodowe. Szumy własne kaskody są równe mniej więcej szumom pojedynczej triody, a te są przecież 5 razy mniejsze od szumu pentody, która ma takie samo nachylenie charakterystyki. Czym jest wzmocnienie kaskody? Jest to stosunek napięcia zmiennego na oporniku anodowym drugiej lampy
do napięcia sterującego pierwszą lampę. W układach szerokopasmowych można przyjąć, że wzmocnienie kaskody jest równe zastępczemu nachyleniu charakterystyki pomnożonemu przez wartość oporu anodowego drugiej lampy. Wnioskujemy z tego, że nachylenie charakterystyki kaskody zależy głównie od nachylenia charakterystyki pierwszej lampy. Jeśli zależy nam na dużym wzmocnieniu, powinniśmy szukać lamp o jak największym nachyleniu charakterystyki. Przy okazji powiem, że im większe nachylenie charakterystyki, tym mniejsze szumy lamp. Przy okazji omawiania kaskody nie sposób nie wspomnieć, że impedancja wzmacniacza z uziemioną siatką, jest to drugi stopień, zależy od impedancji obciążenia. Czyli w takim wzmacniaczu występuje lokalne wewnętrzne sprzężenie zwrotne. Oporność wejściowa jest mała, więc małe jest również wzmocnienie mocy. Stąd przy małym wzmocnieniu mocy dużą rolę odgrywają szumy następnych stopni. Jeśli więc obciążymy kaskodę pasywnym filtrem, na przykład filtrem RIA, który praktycznie nie szumi, to mamy wysokiej jakości układ przedwzmacniacza do gramofonu. Oporność wejściowa w układzie z uziemioną siatką zależy od oporności wewnętrznej źródła sygnału, a w tym przypadku jest to pierwszy stopień, czyli wzmacniacz z uziemioną katodą. Z powodu wysokiej stabilności wzmacniacza kaskodowego, oczywiście przy spełnieniu warunku stabilności, można go używać we wzmacniaczach selektywnych wysokiej częstotliwości, np. UKF. Tym bardziej nadaje się on do sterowania pasywnym filtrem, np. regulatora barwy dźwięku we wzmacniaczu szerokopasmowym, jeżeli możemy przyznać, że pasmo akustyczne jest szerokopasmowe. Czyli tutaj zamiast tego filtra RIA wstawiamy regulator barwy dźwięku pasywny i mamy świetny przedwzmacniacz. Jakie lampy wybrać do wzmacniacza kaskodowego? Najistotniejszym parametrem jest ich dobroć, czyli współczynnik szerokopasmowości. A co to jest? Parametr ten określa możliwość zastosowania konkretnej lampy do wzmacniania w szerokim zakresie częstotliwości i jest równy maksymalnej wartości iloczynu wzmocnienia przez całą szerokość pasma przenoszenia. Innymi słowy, jeżeli chcemy zbudować wzmacniacz akustyczny w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, lampa powinna mieć jednakowy współczynnik wzmocnienia w całym paśmie. Ma to związek z pojemnością wejściową i wyjściową lamp. Wiemy, że każdy z tych elektrod tworzy jakąś pojemność wewnętrzną w lampie. Tak samo w każdej lampie ma pojemności wewnętrzne, możecie to przeczytać w danych technicznych. Współczynnik szerokopasmowości nie zależy od częstotliwości albo wartości oporu obciążenia. Ma to związek tylko z nachyleniem charakterystyki oraz pojemnościami konstrukcyjnymi lamp. Na koniec omówimy sobie wady wzmacniaczy kaskodowych. Przede wszystkim jest to wymaganie dotyczące pracy lampy z niskim napięciem anodowym. Już wyjaśniam. Lampy są połączone szeregowo tak, jak rezystory są połączone szeregowo. Znaczy zachowują się jak dwa oporniki szeregowo połączone, tworzące dzielnik napięcia. Czyli na tym oporniku, jeżeli te oporniki mają identyczną wartość, odkłada się połowa napięcia zasilającego i na tym połowa napięcia zasilającego. Jeśli do takich dwóch jednakowych rezystorów przyłożymy napięcie, to na każdym będzie pół napięcia, przyłożonego napięcia. Najważniejszą wadą, jeszcze raz powiem, najważniejszą wadą jest jednak wymaganie wysokiego napięcia przebicia między grzejnikiem a katodą lampy. Chodzi o to, że katoda tej lampy pracuje na połowie napięcia zasilania,
a grzejniki lamp najczęściej na potencjale masy. I napięcie przebicia między tymi dwoma elementami musi być co najmniej równe połowie napięciu zasilania. Można to oczywiście rozwiązać w taki sposób, że tworzy się sztuczne podpięcie do pewnego napięcia względem masy, żeby stworzyć tak zwaną wirtualną masę o podwyższonym napięciu dla grzejników lamp pracujących w układzie z uziemioną siatką. Zresztą to wymaganie dotyczące napięcia przebicia dotyczy wszystkich wzmacniaczy, gdzie lampy są łączone szeregowo. Warunki pracy spełniają więc lampy typu ECC88, ECC85, PCC189. Żeby sprawdzić, czy dana lampa nadaje się do kaskody, musicie przejrzeć po prostu katalog i znaleźć wartość napięcia przebicia między katodą a grzejnikiem. Niebawem omówimy sobie przykłady wzmacniaczy kaskodowych, bowiem na nich można zbudować doskonały przedwzmacniacz RIAA. Będzie to przedwzmacniacz o parametrach znacznie lepszych niż w moich filmach omawiających sposób zbudowania przedwzmacniacza gramofonowego. Oprócz przedwzmacniacza RIAA można też zbudować świetny przedwzmacniacz mikrofonowy albo stopień wejściowy do gitary, który obciążymy efektami zmieniającymi brzmienie instrumentu. Następnym razem prawdopodobnie omówimy sobie kaskodowy wtórnik katodowy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że przedstawiłem te informacje w sposób zrozumiały. Wprawdzie nie chciałem wyprowadzać tych wzorów na żywo, bo wiem, że wzory nie cieszą się zbyt dużym wzięciem. Więcej informacji znajdziecie w książce Wzmacniacze kaskodowe pana Łożnikowa i pana Sonina. Tłumaczenie książki wykonał pan Leszek Widomski i tam będziecie mogli znaleźć sposób wyprowadzenia tych wzorów i policzenia wzmacniacza kaskodowego. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu. I do następnego razu. A teraz coś w formie uzupełnienia do filmu o wyjściu sławkowym we wzmacniaczu lampowym. Mamy 3 listopada 2019 roku i jest licytowany uszkodzony wzmacniacz Pioneera SM83. No jest on w fatalnym stanie. Tutaj widzę, że jest spalony transformator. Zresztą widać po tych kondensatorach, że tutaj była wysoka temperatura w środku. No i jak dla mnie ma on w tej chwili kosmiczną cenę 730 zł, ponieważ remont tego wzmacniacza to będzie około 2000 zł wraz z kupnem oryginalnych lamp mocy, które nie są w tej chwili dostępne w naszym kraju, trzeba je ściągać ze Stanów Zjednoczonych. Mówię o stanie na dzień 3 listopada 2019 roku. Wzmacniacz też, jak widzicie, ma pourywane w gałki przednie. No, bardzo duża inwestycja, ale dlaczego o tym mówię? Ten wzmacniacz ma wyjście słuchawkowe. Jest to lampowy wzmacniacz i teraz chciałem wam pokazać, jak to wyjście słuchawkowe jest w tym wzmacniaczu zrobione. Ponieważ posługuję się w tej chwili tylko jedną ręką, więc to trochę trwa, ale już jesteśmy we właściwym miejscu. Tutaj macie opornik wartości 10 ohmów podłączony pod wyjście 10-ohmowe, zdaje się, nie, 16-ohmowe. Tylko po to ten opornik jest tutaj, żeby ustalić pewien prąd płynący przez transformator i po to, żeby nie indukowała się SEM, samoindukcji, która mogłaby przebić uzwojenie transformatora albo uszkodzić te drogie lampy 7189. I idąc w dół widzimy, że szeregowo ze sławkami połączony jest opornik 100 ohmów, ponieważ wzmacniacz ten ma 28 W, trzeba tą moc zredukować do takiej,
jaka odpowiada zasilaniu słuchawek. I wpadłem na pomysł, korzystając z tego wzmacniacza i rozwiązania przedstawionego przez firmę Pioneer, że modyfikacja posiadanego przez Was wzmacniacza, którego moc może być większa od 10 W, mogła nastąpić w taki właśnie sposób. Zamiast tego przełącznika można zastosować przekaźnik, który jest sterowany jakimś ręcznym przełącznikiem. Przekaźniki są w pewnym sensie nieco lepsze, bo są szybsze od takich zwykłych przełączników, ale też przekaźniki mają wady, dlatego dobrze jest wybierać przekaźniki hermetyczne, które na przykład mają rodowane styki. Srebrzone to już gorzej, lepsze są złocone styki, ponieważ żywotność takiego przekaźnika jest bardzo długa i poprzez przełączenie przełącznika przekaźnik nam po prostu przełącza albo obciążenie, jaki jest głośnik, albo obciążenie, jaki jest rezystor. Pamiętajcie, że ten rezystor musi mieć moc taką, jaką ma moc wyjściową wzmacniacz, żeby Wam się nie spalił. I wtedy szeregowo ze słuchawkami łączycie sobie jakiś rezystor, na przykład 50 ohmów dla 12 W, chociaż dokładnie policzcie sobie wartość tego rezystora i pamiętajcie, że słuchawki mają moc z reguły około do pół wata, w związku z tym moc tego rezystora musi być co najmniej 1 W. Na zakończenie zobaczycie planszę z tym schematem i będziecie mogli sobie to przeanalizować. Pamiętajcie, że przeróbki Waszego wzmacniacza mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Dlatego, jeżeli zdecydujecie się na przerobienie wzmacniacza, musicie być świadomi tego, co robicie. Moja propozycja niewłaściwie wykonana może uszkodzić Was wzmacniacz. Odpowiedzialność ponosicie sami. Trzymajcie się.